Państwa, niektórzy to bez tłuszczu można różne rzeczy zrobić, ale jak już się makaronu nie posoli, to... Tak, seria. Tak nie można. Tak, nie można, proszę Państwa, umierać szybko. Seria Elita Rzeczypospolitej przedstawia rodziny obdarzone największym prestiżem w ostatnich latach niepodległości Rzeczypospolitej, których ojca lub brata wybrano do Sejmu w latach 1788 lub 790 i te, których ojciec lub brat sprawował wtedy urząd senatorski, biorąc udział w obradach Sejmu Wielkiego. No to jest, każdy kraj ma swoje sejmy wielkie. Przedstawione zostały powiązania rodzinne tych osób z dawnymi, znanymi lub wybitnymi postaciami z ich kręgu rodzinnego. Łączenie wszystkich tych rodzin udało się zaliczyć 100 tysięcy osób żyjących od XVIII do 21 wieku, co pozwala dokładnie prześledzić ich losy, a szczęście. Czy udało się elicie Rzeczypospolitej zachować ciągłość i nadal jest ona elitą państw dawno Rzeczpospolitą tworzących? Ocenić to trzeba samemu, zapoznawszy się z jej treścią tej książki i innych serią tę tworzących. O, jak ładnie zakończyli. 160 zł. Płacić 160 zł. No i w księgarni zapłaciła i tu książkę przyniosła. Dziękujemy.